Para na zaklęcie. Jadę. Jadę, czekaj. Chciał w obcach ustawić, żeby to słyszeć jednak. No pewnie, no tak. No, wycofanie to jest dupa z tego. No po coś to wyłączył. No tak. Bo mu piszczało. No to jest odpowiedź. Po przemyślenie. Czy odpowiedź to była ze strony... Kto tam to powiedział? Czesław. A przemyślenie to było z mojej strony. I to chujowo wyszło. Stwierdziłem, że jak ja nie będę słyszał, jak zamknę oczy, to nikt mnie nie będzie widział. Tak samo i z tym dźwiękiem. Jak, myślę, jak wyłączę, to nikt tego nie będzie słyszał, nie? A to jest inaczej. Dźwięk jest Gdańsk. Ja nie wiem, czy ja mam. Czy ja mieć Gdańsk? Jadę. Ja nie mam Gdańska. Ja jadę. Masz Szczecin? To będziemy musieli ciąć na Szczecin. Nie, jadę do Gdańska. Ja jadę do Gdańska. Ja też jadę. Do Szczecina. A z Olsztyna. Dobra, powiedzcie mi, gdzie jest ten... Gdzie jest ten Gdańsk? Nie, gdzie to włączenie tego wstecznego. Nie w obce gry? Szybka. Prawdopodobnie tam musi. O, przy okazji. Aha. Trzeba sobie ustawić. Szczecin. Chowania. W którą stronę się zwiększa hamowanie, siłę hamowania? W prawo. Ty. To dobre, dobre to było. Kurde, ja to zakręcam jak. Kurczę, nie widzę tego. Mam tego. Zaraz będę. Mam, ale nie widzę. Ja jeszcze nie tak zaraz, ale... Symulacja leczenia. O, może być przy... Zero. Wody i tak wyjeżdżają. Nie mam czegoś takiego. A wiem, że to zaznaczałem, żeby mnie pipkało. No, to musisz doktora tego. Doktora Gogla, wujka Gogla. A. Zapytać. O, się teraz porozbuja. Hamuj! Oj, dobra, tam nie ogłupniesz, nie? Czasami cofnę do tyłu, bo do przodu się inne. Tak, co ja jeszcze nie
A takie pytanie jeszcze. Będziemy jechali z naczepami własnymi, czy bez? Sprawdź się. Bo plus naczep własnych to jest taki, że jak się pierdyknie ktoś i się położysz, to jak wrócisz... Tak, tylko, na... ale minus jest taki, że ciężko się zgrać w tyle osób. No właśnie. Naczepo, ja wiem. No nie jest aż tak ciężko. Bo ile 4 osoby, no nie przesadzaj. No. Jak tu jeszcze 10 w kolejce. Prawda. Te osoby to z palcem w dupie, a z drugim w nosie. Mniej więcej. No tak, no, mniej więcej. Ojej, płacę. No to mniej więcej to są dwa palce, nie? Proszę to mówię, nie? Da się. Da się. Co to tutaj w ogóle? Ludzi nie ma, czy ja gdzie jestem? W Gdańsku. Też jestem. Wszystko jest, tylko jest. Miasto wysiedlone. Wszyscy są, tylko czekaj. Zaraz Niemcy padną. Na rowerach. Już? Poglądane? Zmiana? O, to by było. Jak tam Grzegorz, ci idzie, już jesteś? Jeszcze. Ile? Kurde, no teraz to żem się za... Teraz to już po ptokach. No tak to jest, jak się gada i się nie patrzy na drogę. Barierka czy co? Leżysz? Nie, ale wyskoczyłem za barierkę. Czekaj. Ostatnio ile? Parę dni temu. Tak, żeśmy jechali kawałek, żeby przejechać. Wpadła mi naczepa na barierkę, a ciągnik poza, nie? Kurde, jeszcze tego wyciągnąć. I też nastąpił to niezły. No i co? Może to coraz bliżej. No i powinien się zepnąć z tym. Towarem do naprawy. Ile to zostało? Zobaczmy. Nie zostało... Nawigacja mi zwariowała, pokazuje 256 km. A bo przecież ja mniej. Miałem 30. No kuźwa, wyjadę stąd dzisiaj czy nie? Tak. Ktoś by mnie przyszedł i tego. O. Oj, ślapamy się tam. Otwierały się. Dobra. Ale jak ja teraz za tą barierkę wyjadę? Ktoś mi powie? Mówię jakieś. A rowy? Nic nie ma, a wale kurde w coś. Ale. Chyba
to... Ja przecież to można było posiedzieć. Mogę mi się cyknąć, nie się tylko się ma. Ale czego? Przecież jest prosto, wiesz? To jakieś wirtualne ściany tu są. Ty może na te iksy wpadasz? Nie, no bo chcę przejechać trawnikiem, nie? A nie, na trawniku nie da żaby. To mi jakieś ściany wirtualne są. To już tam, nie wiem, metrów czy kawałeczek po trawniku pojedziesz, ale jakbyś chciał dalej, nie da rady. Zgadza się. Ja tak się na dusze wymieniłaś, nie? Jeszcze. Na ekranie 3 cm się puści w bok trawy i do widzenia. Może zrobili coś takiego, żeby ci, co tak na hamach chcą wyprzedzać po prawej stronie, żeby nie mogli tam tędy. Co? To jest dupa, ja tu nie pojadę. Trudno. F7. Gdzie mnie to odholuje? Gdańsku. To by było w Gdańsku, to by było cace. Nie, to będziesz w Szczecinie. Nie, jak on ze Szczecin. To by było zaje fajnie. Ja jadę ze Szczecin. No, w Gdańsku jestem. Daleko. No tak, to ja mi się... Ja mam 70 km. Ja już jestem na miejscu. Widziałeś jaki ekspres? Krzysiek, rozwal się i się tepnij. Ale to musi być, ale to musi być blisko, wiesz? Ja miałem 30 km. A ja mam 67. Też się tepnie. Chyba. Dobra. Zaryzykować możesz. Ale to mi się podoba. No tak, wrócę do Szczecina. No. Panie Jerzyna, panie wróć do Szczecina. To ci nie powiem, jak to pójdzie. Nie znam zasięgu depania. To do najbliższego tego cię depa, nie? Warsztatu. Już. A weź zaryzykuj, zobaczymy, jak wszyscy na tym skorzystają. O, tak. Ewentualnie poczekam, nie? Ewentualnie tak. Ty przez Poznań pojedzie. Na 30 km do końca go tepło na Gdańsk. 60 to jest razy oko połowa. No, 39. No to może śmiało. Barierka i... Oj nie. Nie ma nikogo, to co ja, na multi weszłem, że... Nie wiem. Wy jesteście w Gdańsku? Cały czas. A w którym Gdańsku? W polskim. O, aha. Coś jedzie. Aś... Podskoczył jak? Nagrywa. Podrzuciło cię. Nie, to ten... Sprężyna mi wypadła. A to ty wysek jeszcze i... Nie, zaraz zobaczycie. Co to za kurwa tu postawiali jakieś komórki? Bo
pokale wyłoć. O. Halo? Tak. Tak, a gdzie pan jest, że tak powiem? Dokąd pan jedzie? No dobrze, to dobrze, dobrze. Tak, pamiętałem, że jest zły adres. Dobrze, okej. Okay. Kurde! Ty porze? No, tu po tych wioskach tak późno jeżdżę. Ten zwłaszcza, impost, wiesz, bo inne to tam wcześniej. A. Ale impost to kurde. Ja nie znam firmy. Co? Chyba. Dobra, Grzesiek jest tak samo. Jest? Jest, już jedzie. Dobra, to co? No to patrz. A Grzeszka nie mam, Grzesiek na niebiesko jedzie. Na niebiesko jedzie. Jasne, że tak. To co, rynek przesyłek, czy co? Czy własne naczepy? To biegasz, czy to kupię? Naczepam. Czy zewnętrzne? Jak już się mamy wszyscy zgrać, to lepiej zewnętrzne. No to jest... No to ja już tak... Wziąłem tak, że tak powiem. Na Wielką Brytanię mamy. Moment. O, tego to chyba nie wiozłem jeszcze. Wiertło. Czekajcie, moment. Wieźliście takie wiertło? Ale z jednym to się nie opłaca jechać. Ja nie wiozłem tego wiertła. Ja mam przez Alpę. Ty się jedzie tak jak zwykle. Luksemburg. Albo frezarka do asfaltu. W zewnętrznych. Na Dukunda. Na Estonię. O Boże. A nie, to nie jest dalej. 1000. Możemy jechać z tego. Nie, to jest. Ale no. Albo do Talina z Beczku zrobiłem około. Mam też tak. Olej około, tak? No. No to nie lepsza frezarka? No lepsza, tylko czy wszyscy mają? Ja miałem tą. Kunda, tak? Kunda. A Kunda, sorry. Bo... Nie ma tego. Nie masz frezarki? To odśwież! Kunda. Ale to mam. No frezarka. Odśwież byś miał. Już mam, no dobra. Ale Grzesiek. Grzesiek, nie masz frezarki? Mam. Biorę. No to frezarkę bierzemy. No to po śliko, nie po betonie. O kurwa. A mi coś pokazuje, że mam chyba niekompatybilne są frezarką. No bo samochód masz jakiś, kurde. Musisz mieć 15 osi mieć napędzanych. Nie wiem, wziąłem. Jak możesz wziąć, to jedź. I mi podali, jaki to do tego ma być, to bym sobie wziął. O, co ty mnie to tam? Przejmuj się, to i tak czy inaczej to... Co to mnie to tam pocałował? No jedziesz po krawężnikach. Tak, tak. Ja się tylko jeszcze łoptankuję i... Uwaga, bo teraz na ręcznym wchodzę. A ten co pod prąd pojechał? I tak byłem pierwszy. No i tak nikogo nie ma, nie? Czego ten długasz? Bo on tak lubi.
Ja kurde się ze wstydu czerwony zrobię. Masz prawie purpurę, kurde. To ten lek tam. A tam. Gdzie tam moją tą bierzesz, frezarkę? Weź. Nie wyrywać sobie dla każdego wystarczy. Muszę się delikatnie naprawić, bo... Fiksa zrobisz. Gwiazdki mam w oczach. Może teraz zrobię, nie? No, to robię. Awaria silnika. O, moment. Ewentualnie to też jest ta, naprawa, nie? Halo? Kurde. No to ja jadę już. No może byśmy zmienili traskę trochę, bo tu fajna lądówka wydaje. Jak się chcecie. Ja jestem, o to jest ta. Bo tak to tutaj cały czas nas autostradą prowadzi, a tu by była fajna lądóweczka. No to jestem za. No to weźcie sobie znacznik, wszyscy postawcie tam od Olsztyna w prawo. Ja nie mam takiej opcji. Bo? Bo jadę za kimś, kto prowadzi. No to dobra. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. No to będziesz się jechał za kimś, no. Weźcie sobie, Daniel i Grzesiek, od Olsztyna w prawo ta lądówka to jest. Prawo. Tak. Zawsze linii wygląda. A która to jest prawa? No ta co zawsze. Ta to jest po lewej stronie, po prawej stronie, lewej stronie. A to będzie na Białystok? No nad Białymstokiem, tam w górę. Jaja jakieś. To no, później tam wlatuje w ósemkę, w A5. Dobra, tak kiedyś, słuchajcie, kiedyś ktoś tak fajnie powiedział w kabarecie, że prawa strona to jest ta, gdzie jest duży palec u lewej nogi z prawej strony. No, coś w tym jest. Na pewno coś w tym jest. Ja już jadę. To tylko... Aha, dobra. To sprawdzałeś palce? Nie, bo Grzesiek pojechał w prawo, a tam pokazywało w lewo, ale to jest... No dobra, co tam? Halo? No jedziemy. No nie, bo ja kurier był, bo musiałem wyjść na chwilę. No wyjeżdżamy. Ale coś tam, gdzieś, coś tam? Wszystko coś tam. No... Weź sobie, Daniel, mapę otwórz, bo no. Zmodyfikowaliśmy trasę. Tak. Od Olsztyna w prawo tam, ta landuwa co leci. To sobie tam znacznik postaw. Od Olsztyna w prawo? No. Taka długa lądówka leci. Jest Olsztyn i jest stacja CPN tam jakaś. Tak, no to na tej stacji czy tam gdzieś sobie postaw znasz. O jak mnie to laguje. Góra czy w dół? Od Olsztyna w prawo. Nie na północ, tylko w prawo. Bo chodzi o to, żebyśmy nie jechali cały czas autostradą, tylko lądówką, bo jest ciekawie. Dobrze, panie kierowniku. No i możemy jechać. I tą dolną trasą. No, tam jest jedna, od Olsztyna w prawo leci. Bo u góry jest takie coś, jak te... To gdzie mnie to, bo mnie to gdzieś indziej teraz poprowadziło. No dobra, ale jeźdź tu... To i tak się spotkamy na tej samej. Dobra. Ja wiem, czy nie? Poczekajcie. A to zamknąłem do... Kurde, Grzesiek jak wypął do przodu, no. Łe, kurde, to był zamknięty.
Wylądował. Już? Pizduj, wylądował. Wszystko gra. Prosto był pod prąd pojechał. Stało się. Elichuje. Aha, to trzeba włączyć koguty, bo to się jedzie na, z tym, to dużym towarem. A gdzie tam jako koguty? To weź kokoszki włącz. Może być kura w zamian. Ach, lubię to. Jajko w cenie. Lubię to, bym wjechał w ten, chciałem powiedzieć w kaczy Cooper, ale kaczki nie ma. Ale ja kaczego widziałem, on grał co innego, ale... Ani cześć, ani... No co ty, no to przecież prezes się tobie nie będzie kłaniał, to musisz prezesowi się kłaniać. To ja mam. Kurde, czerwony, hamujemy, bo to jakiś mistrzowie. A może ma demencję starszą, kurde, i się nie odzywa. To szwaby mogą nas nagrać później. Ja ich nagrywam. W międzyczasie włączymy. To nie są nasi sojusznicy. I Polak może Polaka też. Ciężko mi się z tym jedzie. Uważaj, Grzesiek, bo tam jadą za tobą. Niemcy na rowerach. Mogą cię ostrzelać. Ja mam potorek. On ma tego, wywalone na nich. On ma czołg w garażu. Pojemność ma 400. No. Nawet jest... Z takiej rury jak przy dupi, to głupo. Nie, Grzegorz ma te kosiarkę z napędem na 4 koła. Nie chwalę się, no. Też dobrze. O kurde, ale pod górkę to czułeś. To skończył. A ile to ma? 44. Oni pojechali na chrobinę. No i dobrze, nie sojarzę. Oni pojechali na grunkę. Tak jest. A się kurde smykło. Ja muszę zobaczyć, czy ja mi się wszystkie kółka kręcą. Nie, nie kręcą mi się. Ajajajajaj. Grzesiek, dogoniłem. Opuściłem sobie ośkę, bo przecież ciężki towar ma. Weź tam jeszcze ze dwa konie wyczepaj. Albo konia, albo konia, albo papugi, nie? No, właśnie mówię, mogą być dwie papugi. Akcja była? Ojda! Kurdziane? A to są te do filtra. No. Taniej. Stuwa, taki woreczek. Jak ty mówisz? Anysz? Anysz, tak, do akwarium. Polimery. Też dobre. Medium filtracyjne. Piłem, wiem. Aha. To trzeba zacząć od tego, co nie piłeś, nie? A nie, to szybciej już było. No.
Nie, to ma być ten, ten co przywoził stolik wtedy. I ten, i fotel. Ja wiem, czy on chudy. O, i Grześ, nie zebrałeś snopków. Dana. Może nie dbał farmę. Farma tak, farma to totalnie. Tak, bo i powiem wam, że mapę nawet nie mam tego, bo po Chorwacie te lampa poza się ryb. Na Chorwacie? Ty coś to kurde... Moja tam... Bryczka coś słabo jedzie. To twoja. A jaką ty masz? Ja? Kamaza. Ja. No ci mówię. Ziła ma. Skania tego nie ciągnie, no. Smacznego. To jakiś za mgłą, kurde, brudną szybę mam, czy co? Wycieraczki? Wycieraczki mam, ale... Nic nie dają. Do tych rękawic. Więcej informacji pod numerem telefonu. Spadać, bo... A, już nie, no po... 13.03. Nie chcę mi się hamować. Jako to tyle roboty jest z tym hamowaniem. Ja dobrze się nią wywrócić i poważę na tego pomyłkę. Tam ja to niestety. Aj, panie, coś pan tak wyhamował. O kurwa. Nie wywaliło. Jedziesz, jesteś jeszcze. Tak, ale co sobie. Macie. Idziemy tutaj z tym... tym dyliżansem. Uwaga, możemy skręcać w prawo. To nie jedzie ten jazonek, czy ta skakanka? Nie, co? Czemu mnie nie wyprzedziłeś? Kto się wyprzedził? Ty czego mnie nie wyprzedziłeś? Ja mogłem, bo bym gdzieś kobiet z drogą wjechał, nie? Nikt nie jechał, wszystko jest pod kontrolą. Tak, pod kontrolą, no ale okej, nie. Nie, normalnie jakąś taką zamkloną szybę mam, no. Się patrzę przez tą kamerę, tak, to jest okej. Okay. Tak, wyjechał do przodu. Uwaga. Daj nawet bardzo. Patrz. Bo mnie to tamuje ruch. Tak myślałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Odżył, kurde, ty odżył normalnie. Ma częsatkę. Wiesz, bo ja mam lagnię. Weź se tam coś, Grzegorz, chlapnij, bo... Ci się ręce czyny.
Gdzieśmy to wjechali? O, Olsztyn. Ty nie znalazłem tego, co w czole tego fixa. O ty, mówię, że nie znalazłem tego. Tego fixa do tego rebuilding. Wiem, wiem. Są jakieś inne. Co to jest tutaj? Jasno. Tą rzeczy nie pojadę szybciej. No i na czerwony, proszę pani. Co ty masz za ciągnik? Rolniczy. Ursus! Cześć. O, ja mam mana. Manam, tadalala. Manam. To już was na tabie nie ma. No to manam nie pojedziesz. A ja tam zrobię. Jeden chciał to ze strony weźmie, żeby... O! Ciągu. Ja lubię. Jadą czy stoją? Jadą. Jadą, goście jadą. Ja ochraniam ogon. Znaczy. Wąchasz ogon? Grysi. Wącham ogon, ochraniam ogon. Nie zaglądaj tygrysowi pod ogon. Pod nie. Ja patrzę z góry i chuja widzę. Na brzegu jednak po tym albo zaglądam. Ty co nie zobaczysz? No co? Kakaowe oko. No, żarotka dziękuję. Co ty mówiłem? Dobry, ale to kurwa naprawdę nie moje. Ty, ja się zapadłem pod ziemię. Tak? No dałeś. Nie. Tunelami jedziesz? Serio? Nie, już nie. Chcę się rozwróćcie, zobaczcie. Nie, to już nie da rady z takim sprzętem. Nie, to ale nie. Ty, ja jestem pod ziemią, ale nie dam rady. Jak ty to zrobiłeś? No pod ziemią jestem. Ja już pojechałem. No ja też. Co się stało? To 60 na godzinę żeśmy jechali, no coś koło tego. Po prostu mu wdupiłem ten. Laga dostał i... Pera. No to przecież nie wiesz, że Grzegorz lagi ma... I chciałem wyhamować. I co, obydwoje jesteście w czarnej dupie? Strasznie. Ty teraz to trzeba niestety podziękować. On będzie czerwony, a ja jestem pod ziemią. Ja bym chciał syk. Mam ciężarówkę pod ziemią. Pod asfaltem. Zrób zdjęcie. Ja mam tak. Na przyrzepie mam 20%. Towar 12%, a na kabinie 4%. Poczekajcie, stoicie tam jeszcze? Ja tak. Jeszcze tak, ale musicie pospieszyć. No to czekaj, to pojedziemy, żeby ja to nagram. Nie, ja się tą kamerą zero stawiam. Ale pośpiesz się, bo ja będę w pośrodku. No ja nie mam kamery zero właśnie, miałem się ustawić w dupę jeża. Ładnie wygląda. To nie było mocne stuknięcie, bo tylko puch. Bardzo was proszę. Ale ja się odczepię, pojadę, zobaczę. Ale szybko, chłopaki, bo naprawdę... Nie lubię, bo to... A ja za trochę zablokowałem. O, przepraszam. Znaczy, Grzesiek, tobie nic nie zrobią, bo ty stoisz poprzez drogi. Ale ja blokuję, bo jestem przed tobą. Jak przede mną? Znaczy przed tobą z tyłu. Z tyłu, a nie przede mną, no to. Z tyłu ja blokuję drogę, nie ty. Aha. A ja ruszyć się nie mogę. No to ja mam patrzę w asfalcie.
Kurde, pierwszy raz tak zrobił. To jest taki bóg, że się chwali w mieście. Ciekawe, gdzie wy jesteście daleko? Ja do Olsztyna doleciałem, a ich nie wiem. Gdzie wy to jesteście? Jesteśmy kawałek. Ej, Łukasz, to ty daleko jesteś. To ty jeszcze raz mnie zobaczysz. 1018 kilometrów mamy do końca. Cofaj, jeszcze. O, do nas to masz chyba daleka, gdzieś to i mamy 1018 do końca. Co? Czekajcie, lecę. Nie, bo już ktoś bąka puszcza. Nie, to ja. Co to jest? Kogoś widzę. Jakieś kropki. To jest chyba to. No to jest to. To gdzieś ty poleciał, ty Łukasz? No nie wiem, tu przed Olsztynem czy za Olsztynem? Nie, tu zaraz. Ile? 10 kilometrów? No w tej gryz jest, a tamten się coś tak czepie, ja bym miał kuźwa. No to mówię, mam maskę kurwa pod asfaltem, no. Czekaj, bo... No to się czepie, no nie, no skandal. A w środku drogi. Kurde, no ale dobre. Ja to pierwszy raz widzę, nie? Ale co ty tam kurwa ten dziurę kopiesz? Nie mam pojęcia. Ty jakby tam gryc asfalt normalnie, ty federujesz tam. Rób skrzynę jak możesz tu. Ja nagrywam to tak, że wiesz, obejrzysz. Tak? Ty robisz jakiś ja. Ani w tył, ani w przód. To ja nie mogę nic zrobić. Ale nie jest lefet. Słuchaj, ja jechałem na ogonie Tygrysa, no chciałem jechać pod ogon. I teraz się dokopuje. No to teraz to żyć, teraz. Teraz to koniec. Nie no, ja jestem cały czerwony. Tygrys, a odjedź? No nie mogę! Czemu? No nie może ruszyć. A tu nie ma nic, żeby barierka jakaś. Nie możesz ruszyć, to ja cię pchnę, poczekaj. No pchnij. Ale jak on cały czerwony, to i tak nic nie da. Jak? Naprawi się, fizja. Nie, masz czwórkę, bo... No to ty masz dobrze. A pchnij się też. Ale... A poczekaj. Zaraz coś tu wymyślimy. Ale kogo pchasz? Najpierw w ciebie pchnę. To ja go chciałem pchnąć. Nie wyszło. Boże. Pierwszy raz to widzę. Tak cholerny Bóg w grze, że się spałem gdzieś. Hello. Dobra, uwaga, będę pchał. Ty jesteś. Ale najlepiej jak ty byś mi był o... Wiesz, ja jestem na poboczu. On cię odsunie. O, co ty? No, dawa. Nie da się. A nie dasz rady. Nawet nie dwa. Czekaj, muszę się większy rozpędzić. Jego przykleiło go do asfaltu i tyle. Mogę, kołami w ogóle. Ty co, chcesz we mnie uderzyć? No. To nie, to ja wlecę w powietrze, to... On cię nawet nie ruszy. Patrz. No. Poszedł trochę. Dasz radę? Jedzie. Jadę. No widzisz. Teraz spróbuj szczęścia wyciągnąć mnie spod tego asfaltu. Poczekaj, ja cię też spróbuję pyknąć. Ale z przodu cię chyba, od przodu cię przyładuje, co? Tylko ty tu, psuj, bo tu będziesz czerwony, a mi tak to nic nie da, bo ja jestem cały czerwony. No to się naprawisz przecież fiksem. A z całości czerwonego nie masz szans. Co w całości? To no towaru nie naprawisz, ale ciężarówkę naprawisz. Towaru nie naprawisz, dobra. Poczekaj, ja tutaj zaraz będę... Będę walił. Wal. Tak mi nie wali ci tego. Muszę się rozpędzić. To już zrobili, to nie mam pojęcia. Tak zarydziła fal. Daj. Ktoś tam z tyłu cię atakuje. Uwaga. Jak to zrobić tu? O, mam. Dobrze, niech atakuje. A, nie ruszysz.
Ja ciężarówkę sobie naprawiłem. Nie widzisz dziadu, że se czepię na środku asfaltu. Ja sobie jadę. Nie ty jesteś w kasie. Nie, to nie ma sensu. To jeszcze raz spróbuję, jak to nie pójdzie, to... Ale teraz, ale teraz większy rozpęd będzie. To kto za mną jedzie? A ja. To jakiś gości pojedzie. Znowu z tyłu. Kurde, ma znowu z tyłu jedzie. No to po prostu tunele wielce, nie? Ekipa naprawcza. Kurde. Tak. To ci bana dają. Za co? Dobra, ja już nie... Więcej nie mogę. Nie, to ile to było F7, tak? No. A to Rosjanin, no to koniec, to już mam pana. Tak się jeszcze nie zakopałem nigdy. Kurwa, asfalt cię zapadł. Po raz pierwszy jak dam WTS-a. Pasz? No? Jesteś? No stoję na poboczu. To ja jadę. Ja już jadę. Nie wiem, jak mam daleko do ciebie, ale jadę. Rusek przejechał koło mnie. No to niedaleko już jesteś. Kurde, nie wiem, czy ja dojadę, bo mi się tak czerwono zrobiło, że silnik mi gaśnie. A ty, Grzesiek, tak wyczułeś po tym, po huchu, że Rusek przejechał? Czy? Ja po rosyjsku napisałem. Tak, a mówiłem, ja mam lag. Ale to co mi twój lag? Jakbyś mnie wyprzedził, to by tego nie było. Ale ja cię mocno nie stuknąłem. No to wystarczy, że trochę i po zabawie. Ale słuchaj, to ma twój lag do tego, że w szosie był jakiś bóg, że zakopało. O Davis, jeszcze trochę ci zaraz ta zniknie. Nie zniknie. Ja jadę, za Łukaszem już jestem. Ja cię straciłem. No to samo co. No uwaga, Rusek na poboczu. Ktoś atakuje pewnie. Oż ten jam dopiero. Jeszcze nawet nie wiem, czy to w drugą stronę, ale... Ale mam lagi, ja cię. Uwaga, z tyłu ktoś jeszcze jedzie? Następny no. Chyba. Te lagi, że wamy to. No kurde, nie jedź pacę, bo ja mam lagi. Aha. No, ewentualnie go wciśnie w ten laptop, nie? To gdzie za, no on czuje, coś kombinuje, ja czuję to. Czuję, że coś normalnie się dzieje. Wyście pojechali na Kaliningrad czy na Gdańsk? On coś kombinuje, ja. Na Kaliningrad. Ja akurat zjechałem mu. Dobra, ale nie, okej. Okay. Dlatego wejdę. Ale Grzesiek, ty, to nie była twoja wina. Ale co? Panie. Tam ci mówię, są bugi na tej trasie. Nie ma lewara. Ale nie no, wiesz to. Tam nikogo was nie wcisło. Jeszcze. Jeżeli by była barierka, to ty byś się nie mógł ruszyć, a ty się nie mogłeś ruszyć bez barierki. To Łukasz zatrzymał się? Nie wyjechałem za nic. Przejazd zamknięty. A, przejazd zamknięty. Mam lawinę. Także dopóki nie będzie nowy kop, to niestety mogę z wami jeździć. Może śmiał. To ty też spokojnie, ja też.
500 km za wami jechał na to. A te. To taką mało jedziesz? Właśnie nie mogę przyspieszyć. A ja co zrobiłem? Co zjechałeś na prawdę? Ja odciągnąć. Potrafię jeździć. Zablokowałeś tego ogorudka. Jak to są powoli, to mamy to się. Ja jestem na kontroli. Kol? Paszport do mnie sprawdzali. Na razie mamy kierunek na Białystok. Gdzie? No drogowskazy pokazują na Białystok, ale później będziemy jechać w górę. Ale proszę. Chyba jestem przed Kaliningradem, nie? Ale jeja. No na razie nie widzę, gdzie tam będzie nas kierować, ale po drogowskazach widzę, że na razie jest kierunek na Białystok. To pojechałem, poleciałem za nim, Daniel. Boże, szkoda. Będę jedzie. No ale on coś świruje, ten wniosek. Ja nie wiem, czy on kurde to robi celowo, czy teraz co? Ogląda, budę. Leci, rzeko. Stanę w poprzek teraz, no ja na chwilę, a czego nie. On czuje, że on chyba przy samym wjeździe do tego zrobił manewr. Będzie po towarze. Przez Białystok będziecie jechali, tak? Ja i tak czy tak to jadę. No właśnie nie wiem, czy będziemy jechać przez Białystok. To tu innej trasy nie ma. No popatrz sobie od tej, wiesz... Od tej... Od Olsztyna w prawo tą na górę. O, i tak właśnie pojadę. Ile będzie wpłacać tego dnia? Ale to laguje. Jezu, aż tędy trzeba było prowadzić. To co? Nie, chłopaki, to nie zjadę. Raz się chyba. Chłopaki. A? Dlaczego ty, Daniel, górą jedziesz? A czemu mam jechać dołem? Nie tak prowadzi, tylko dołem. No to ja jadę teraz na dół. Ja w prawo będę skręcał, później w prawo i... No. Ale on przyspiesza, ja cię... załamać. Ale man tak ma. Ja mam mana i... Tak, ale to... To chyba tej silki. Już ja dojechał. M.A.N.
A, kurde, muszę zawrócić. Na Katowice pojechałeś? Nie. Ja wiesz co, da? No? Ojej! A wy innej trasy nie możecie mieć. A Robert, jak raczej tam stuknął, tak żebyś pod asfalt wleciał? No ty bym sobie wogą wjechałem, nie? Ty bym sobie pod ogon wjechał. I wjechałem normalnie w asfalt. Tak to jest, jak się pod ogon zagląda. To wiedział, że jemu nie wolno. A to pierwsze raz takie coś w życiu widziałem. O, to tam ci już na miejscu zaraz będę. A skąd? Co ty, już 800? My, Robert, na 800 jesteśmy. Tyle numer. Jak zdążę, to będę na stacji benzynowej stał. Jak nie zdążę, to trudno. Ale 120 powinienem dojechać. O cóż. Ktoś co się łamie, ja też na pusto jadę, nie? Nie, ja mam towar. A ja nie. Mam towar właśnie, gdy miał na pusto, to ja bym do nich dołączył, tak? Ale ciebie ten wyzwolił, Łukasz czy? Daniel. Daniel. Co? Dałeś. A mnie już się nie szło wykopać. To co ty zrobiłeś? Gdzie? No co ty myślisz? Z razem, co to? Jak? Co? No? Nie. 8 godzin czy tam 12 musi się. I to nic. Bateria się formatuje. Co to? Bez telefonu nie może? Zdycha. To Grzegorz, jutro pół do, bądź gotowy. Której? Piątej. Ja w górę, aleluja, i do przodu. Nie, pół do 12. Której? Kurde. Pół do dupy za dwa jaja. Ja będę jeszcze spał. O pół do 12. 11:30. Wyjazd. Ja wstanę. Raczej wyjścia nie masz. Nie? Co to tam jedzie? No tu w prawo. Jedzie. No tu w prawo. Tak. No, prosto bym pojechał. Można prosto. Prosto bym pojechał, ale... O. Nie, tak to nie ma jazdy. Jak daleko jesteście, ale już się przyspieszył trochę, szybciej jedzie teraz. 700. 30.
2 do celu 10 godzin i 36 minut. To mój teraz do tego przyspieszył. Normalnie już. Ale powiem ci, ty, ale mnie wybuja, no bo ja zamiast wziąć sobie do stół, co warnakowa, ta jedyny, ty tam z tyłu, co ten, to cieniutki jest, on się wywali. To za krytach, ty już mnie po dwóch kołach jadę, jak to ja. Wywaliłem, że może się odpadł. Poleciał jakieś 5 metrów dalej. Sprawdź to. Ale ja. Albo do szufek odleciał w drogi. Szufek albo znak, ale ten znak poleciał. No, też może być. Pojedzie konwój za nami. Dwie. Nie, tylko dwie, myślałem, że więcej. Tych szlabany mam znów. Ja już przyspieszam, mam 8-4. 8-4. A ty tak mniej więcej jesteście? I oni już dojeżdżają. My jesteśmy do Koszamponu. Koło Kopna przyjeżdżam. Tam ta śmierdzi, tam wali jak z kanalizy podaje. To jest kilkutony niedaleko, Szampon, pan film robi. Ja tego nie mam? A tu, koło Gówna, aha. To za jasno niedaleko. Oj kurde, będzie zdarzenie. Teraz to jest zycha. Fajne. Gówno i na co jedziecie? Nie, na ten. Na urynę. Też tak coś koło dupy. Koło Kowna po lewej stronie jedziemy tą dróżką, co tam jest stacja Okurwa. Stacja odbyt numer zachapany. A to ta druga nazwa to nie jest. A jest pan prawo, czy w lewo? W prawo. Właśnie, bo mi się powiększyło, bo miałem na wiesz. Na zbliżonej mapie. A za mnie ruski wypuszczą w sąd, to a mi się już nie chce, je. A mi się to są w lesie. Tylko, że tu lasu nie ma. A mi się czekają. No, to teraz mnie potrzymają też to. Podawaj mi to, powiedz. Stawi mi kucie. O,
Wow, ale pojechałem na dwóch kołach. Tak? Super, super, pięknie. Mogłaś ty spalić łupek. Kluski wiedzą, że Polak jechał. Do fryzjera muszę. O! Wszystkie nie wolą. Co to było? Nie. To się jakby Exim Lot przejeżdżał. Parę firmy może. To? Z naszym logiem? No nie zdążyłem zauważyć, bo na zielono było, ale... Ja jechałem. Na zielono to jest dużo, bo to jest... Wiem, ale... Za szybko jechałem, bo 130 to... Nie zdążysz nawet zauważyć, nie? O, bo to jest... Dogonisz mnie jeszcze. Ojoj. Tam dalej. Tam. No, Łukasz, ciebie nie widzę. To ja Zanek dawaj, to pochodzę, żebym zrozumiał. Nie macie na tabie. Bo gdzieś uciekłeś, no jadę cały czas. Wiesz, jak ja cały czas daję. Normalnie zaboksowało w trawie koło i teraz nie wiem, co mam wstąpić. Nie wyjedę, nie wyjadę z tego rogu. No, bez jaj. Taka rady. Prawie nie można wyjechać. Ale wy to macie przygodę, no. Bez tego nie byłoby gdy, nie? Ba. Dobry. A, okej. Okay. Dobry. On do kogo? Jadonka. Mamy. Chwilowo jest pod asfaltem. Nie, ale na trawie. I trawy nie mogę wyjechać. Ja na trawę. Po co je? Ty, to tam musiał być krowi placek, jeśli ślizgasz na nim. Tam podobnie. Jak się da. Nie w kuchni. Dobra, czekam. Ty już dojechałeś? Nie, czekam na ciebie. No. Jadę. Ja, tak myślałem. Jestem w kołku, nie? No, to teraz to musisz widać. Gnać. Musisz teraz gnać. Wychać i czuć. Dobrze, kupiłem.
Właśnie sobie. Ale praktycznie zero. To nic by się nie stało, to już nie mogło sobie wyjechać. To jest za 43 do celu. A będę wejść w górę? Tak. Tak. Co? Wejść w górę? Nie, co ty? 500. No ja mam 538. Ty, a Łukasz, gdzie ty jesteś? 530. Aha. To aż tak? Ale my pokąd, tak? Kogo już przejechałem dalej. O cholera. Kąd ty jedziesz? Ci ja mówiłem, też jadę teraz. Mówiłem ci, deptaj teraz. My jesteśmy koło Ponieważ. Właśnie, no. Mijamy po prawej stronie Ponieważ. Dlatego już Ponieważ. Jedziemy drogą numer A17. O kur... Ponieważ i nie tutaj... Ja to ja Dobra, a jak to celowe TF było? Docelowe Kunda. To było? Kunda. Aż tam? No. Aż tam. Teraz może dogonić. Jeszcze się koło po niebu, czy ja może... Bliżej. Jedziemy do... Tak, o, pojawił się. Zaskierujcie się panowie koło chudzie wóz. No i żywa. Jedź już. Bo nie będę hamował. Dobra. Ale a ja tak. Jest problem, ale... Wiecie, te 130 to może bardzo dobrze? Tak na jaj. Możesz dogonić, ale... Dobra, powiedzcie, czemuż ja jadę 80 na godzinę? Ponieważ... Nie mogę przyspieszyć. Ponieważ aczkolwiek. Pójdziesz? Paździesz? I tu. A, już chyba wiem, bo Ruski mają wprowadzony zakaz. Co? Serio? Jechałem drogą, nie mogłem przyspieszyć więcej. O kurde, rąbę, się rozstalam. Dalej. Więcej niż 80 nie mogę. A dlaczego zakaz? Nie mam pojęcia, ale... O, teraz mi pojechało 90, teraz mogę. To może przez miasto jechałeś trochę. To oni tak mają? U ruskich? Wszędzie tak. Nie jesteśmy u ruskich. Pierwszy. No jak jedziesz przez miasto, to cię spowalni.
ponieważ aczkolwiek. Bo nie tak jak kiedyś, że mogłeś przez miasto z kodu 120 jechać, albo ile. Teraz już to mamy. To nie z kodu, bo ja niczym, ale jechało się normalnie, nie? No ale pamiętasz, jak na początku było z kodu? No było, było, było. No. Także bez Skody, byle czym tam jechałeś? Tak. A, moment. A to czkami. To przypadkiem to nie jest ten serwer, który ma te ograniczenia? Jeszcze? To każdy serwer ma ograniczenia. Ta dwójka też jest? To samo jest. Tylko na 10 jesteśmy. Jakoś tego nie zauważyłem. To jest maksimum, ja muszę tak? Na chwilkę się zatrzymać, niestety. To ja tu na stację zjadę. No to ja też zjadę na stację. Też muszę stanąć. Zobacz, bo nie mam paliwa. Masz teraz szansę na nas dogonić. Tak, ale paliwa nie mam, muszę się zatrzymać, kurde. Euro to straszka. Jestem na rondu. Tak, szef Rady Europejskiej Donald Tusk komentuje zatrzymanie kobiety, o? Która rozkleiła plakaty z wizerunkiem właśnie teraz rondę. Wczoraj policja zatrzymała 51-letnią Elżbietę Podleśną, której postawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Ty, a to nie ty jesteś przypadkiem? W Płocku kobieta rozkleiła plakaty i nalepki z Matką Boską i Dzieciątkiem Jezus z tęczowymi aureolami. Informacja o tym, że została zatrzymana i przez wiele godzin była przesłuchiwana, autorka pewnej kontrowersyjnej grafiki obiegła niestety prawie cały świat. Mówił podczas wystąpienia transmitowanego przez TVN24 Donald Tusk. Od Iranu przez Rosję po Hiszpanię, Anglię i Stany Zjednoczone. Wszyscy zauważyli ten przedziwny fakt. Zatrzymana, dziękując w internecie za wsparcie jakimś swoim przyjaciołom, napisała: jestem bardzo zmęczona, ale przede wszystkim w głowie mi się to wszystko nie mieści. Powiem szczerze, to się nie słowalnia, kurde, nie mogę. No. Tusk powiedział też artykuł Konstytucji mówiący o wolności artystycznej. Szef Rady Europejskiej przemawiał na uroczystościach z okazji stulecia istnienia Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Unia Europejska dobrze o polskiej gospodarce. Podwyższenie prognozy wzrostu do 4,2% jest spektakularne. Dobra, jedziemy. Dzięki temu Polska ma być drugim najszybciej rozwijającym się krajem w całej wspólnocie. Cała unijna gospodarka jest w niezłej kondycji, podkreślił komisarz. Nadal napływają też... Co, dogoni nas? Ani jeden, ani drugi. Ale staramy się. O. To jak mocno. Najszybciej rozwijającym się w całej Unii krajem jest Malta ze wzrostem 5%,
Ile macie na blacie? Znaczy, na kalapierie jakąś tam mam. Ile? 400? 400 ile? 99. O, no to 40 km, żeby nie iść do tego. Być może, że nawet was uprzedzić. Ja was mogę wyprzedzić. No tak. Być może, bo ustawiłem sobie troszkę dalej niż te. Jak będziecie lec powoli, to dogonimy. A jak nie? Ja jeszcze jedną pauzę muszę zrobić za 10 minut. Pojadą niż. Kurde, poobijany jestem ja. Chodźcie po wariantki. Kurde, gościa nie prześcignę, nie dam rady. Jadę w dupę, to będzie po imprezie. I jak dalej? Postawca jest. Kolejowa. Brawo! No co jest? Miałem się zatrzymać, ale nie teraz. Jadę. Pod górkę coś stanąłeś? Stanąłem, czekałem na ciebie. No to teraz ciśnik tamtego. Nie wiem, czym ty tam ci jedziesz. Dobra. No to da fika tam. Da fika. Niech pójdzie. Nie spędzę się, bo znowu rondo. A, no widzę. Ale fajne są tutaj tereny, nie? Takie trochę urozmaicone. Trochę lasy, trochę takie. Trochę grasu. Ta pod górkę, trochę barierek. No też. To co chcesz, ale promo. No promo to już jest inna liga. Ja to nie widzę różnicy, to będę przypłacać. A co tam na promodzie doszło teraz? Gnój się wodzi.
Traktorek. Ja nie wiem, bo ja mam jeszcze ten stary. No. A ja mam ten nowy, ale nichuja nie mogę go ten. Znaczy idzie sam promot, tylko ten air building. Dobra, ja wam powiem tak. Ja jestem gdzieś, gdzie wy powinniście być. Czyli w czarnej dupie. Chyba, że nie, chyba, że dalej pojechaliście. My jesteśmy na 340 km. To mi jakoś nie... Ci to nie mówi? To nie mówi, bo ja nie mam GPS-u włączonego. O? No to bez GPS-u to raczej nas nie znajdzie. Fajnie. Ko Rygi jesteśmy, za Rygą. Ja? Ej, zaczę. Ja jestem koło Rygi. Ja prawie w Rydze jestem, nie? A 5 czy a którą jedziecie? A chuj wie. A1 nie wiem, czy to jest A1, czy jaka to jest. Też nie widzę. Nie masz już tak. Jest A7, A5, A5. A6 jak już do Rygi wjeżdżacie. Ja nie jestem w stanie tego odczytać. Jak dojedziemy do tego, to ci powiem. Ale przez Rygę przejeżdżacie, czy obok? Też nie wiesz. To my już za Rygą jesteśmy. A za... no to... My już przez las jedziemy, nie przez Rygę. My jesteśmy na wysokości tego napisu Valmieria, coś tam. Aha, no to wyścigam was dalej. No. A jedynką, tak? Dobra, to... No a jedynką, mówiłem. Jesteśmy tak jakby w połowie między tymi stacjami paliw. Tą pierwszą, a tą drugą. Wyścigam. Jak dojadę? Jak to było u kości fix? A światła, bo mnie wyrzuci. Pomieszane jest tak, że nie wiadomo. Teraz to się naprawi. Ale tu ludzi w ogóle nie ma. No tak też mi się wydaje. To jest jak Czarnobyl, które wymarłe miasto. Murmańsk. Ale skrzynia mi hechła, ja pierdzielę. Zbij se nowo. Stesek. Lepiej. O, delikatnie żebym przyrezał. A gościu! O, na czwórkę wjeżdża. Tu człowieka spotkałem. Co mówił? Że źle jedzie. Dobrze jadę, dobrze. Zbliżamy się do Parnawy. No. Potwierdzam. Wolę przyhamować, bo ostry tak. Oj tam. No to będzie w prawo. A w prawo, no. Trochę trzeba jednak.
No nie sztyle, no kurde. No proszę bardzo. No pięknie. Wiesz mnie? Gdzie ty jesteś? Cofnij do tyłu i nagraj to. Ja pierdykam, sorry no. Ale ja nawet ruszyć nie mogę. Ja nie wiem na czym wiszę, ale wiszę. Kurwa, na latarni. Ja pierdziele, nie no. Ty chociaż wisisz, a ja to już... Czekaj, zaraz tutaj coś pomyślimy. Nie ma sytuacji, nie będę tego. Jak podjedziesz, to się chyba obalę, kurwa. My się zakleszczyliśmy. Jak suka z przem. Lekarza. Ktoś już jadę. Nie zdążyłem cię wyminąć, no. Kurde, wiedziałeś, że w prawo skręcamy, no. No to wiedziałem, to już hamowałem, ale co z tego? Za szybko było. Też nie byłeś. Czekaj, ja tutaj gdzieś zjadę. Kroki. Teraz jedz tylko bokiem mieć. Naprawię się. I Zysza dogoniłem. Opadł mi. Czekaj, bo już kurde... Już mi opadł. Dobra, odczepimy się. No nie wiem, czy to taki ładunek podniesiesz. Kurde, zobacz, wiesz, próba nie strzelba, nie? Chyba, że chłopaki przyjadą i... Na swoim haku? O, jako taki dyszel mam, że... O, tutaj jesteś. Dobra, to ja muszę się rozpędzić. No słuchaj, ja tyle goniłem, żeby dojechać do nich. Oni niedaleko są. Na 221 km. Tam nic nie mówi. A razie mam tygrysa. To dogoń. Jadę już, nie? Tylko już mnie zagonuj. O, teraz to szybciej. Nie, już do zagona. Żeby nie za mocno, żeby się kurde... A, że musisz się nie zerzeć. Nie, to jest ciężki ładunek, to wiesz. Bardziej w naczepę mi się wydaje. Ja się bałem, że za mocno, a tutaj za słabo. Ale tygrysa któryś tam puknął z was w ten, w kabinę i poszło. No to ja. No. No nie wiem, no próbuj. Bo bym znowu... Dobra, chyba starczy. Co? Muszę się podczepić, bo się czerwony zrobiłem. Wiesz, ty masz nawigację? Ja się... Tak! Dobrze, to jadę za sobą, bo mi się skończyła w tej chwili. Spokojnie, to o, widzę naszy. No co jest? Uwaga, ja zanek zwaniam. A. O! Są. Aż kurde no. Jak nie włączysz silnika, tam je wyrzuci. Wiesz, uważaj, bo jedzie pajac z tym jedzie. Ale to kurde jakieś... Kurwa, nie mogę się naprawić. 421 sekund. O kurwa. Tak to się tego, bo walić go tam. Stań, Robert, koło Grześka, to wiesz, żeby zostawić ten pas, niech on wyprzedza.
Ja mu pas daję, no przecież pas ma. Czeka, tu się da jakoś pojechać przez tę trawkę? Nie, nie próbuj, bo możesz nie wyjechać. Czego? Zobaczysz. To no, on leży, ja mogę spróbować. No co tu się stało takowe? Tu. O ja pierdol. Uj. A gdzieś nie cofaj? A kto tam jest? To ja. Dobra, dawaj. Kto tam jest? Dobra, kurwa, bo WS-ka nie chcę odpalić. Uwaga, bo będę walił. Kabinę. Ni chuja. Nie, to chyba z tym towarem nie da rady chyba. Czekaj, według przypierdzielimy. Chyba nie, bo tam z tyłu już kazanek tam z tyłu? Stoi z tyłu za tobą. O mordo. Dobra, słup. Nie da rady. Ja nie mogę teraz, bo już jest nie... Dobra. Ja jeszcze mogę. F7 i trudno. Dobra, bo blokujemy, ja też wychodzę, tak czerwony. Mam. Ruszyło go. Kogo? Tak, bo jeszcze nad panuje. Czerwony i tak mi nie walczy. Podniesie. Ja się nie naprawię, ale muszę czekać. To już nie. Dojechałem. Ty na pusto jeździsz? Tak. Pan? Ja, żony? To? Ja muszę czekać. Parna... Bo się nie mogę naprawić. Spokojnie. A nie naprawisz. Naprawię się, tylko muszę poczekać. A ja jakoś piszę i ja mam do połowy czerwony i nie da rady w życiu. No teraz to żeby... Pan jest trochę za słaby na ten temp. Dał, że 15 sekund, teraz dupa. 200 sekund, bo muszę poczekać. Pan fajny jest, ale... Not half, coś tam, czyli dupa. Ja tu w tej parnawie, czy tam jest jakiś ten? Naprawa? Jadę. Pali to jadę. Jest naprawa, ty. No odpali. Ja jadę, nie wiem czy jak ty. Ale mi odpalił. Dopóki jadę, to jadę. Zmieszam się na trawie. A co tam jedzie?
To ty tam jeździsz? A są na stare czy nie? Ja jadę mi tam gaśnie, zapala. Tu jest naprawa. Ja będę koło niej przejeżdżał. Warsztat. To jest. Kieruj się normalnie, a nie wiem gdzie ty jedziesz. Tu jest, no. Jedziesz? Jak? Łukasz? No, chyba jest z drugiej strony. Jak się jedzie? No jadę na pusto za nimi. O, jedzie coś, no. To ja. To znaczy dwie kropki, jedna z przodu, druga z tyłu. No czekaj, ale wy jedziecie w moją stronę, czy w drugą? To na prawy. O, już, jadę. To ty chyba jedziesz w moją stronę. Koło CPN-u przejeżdżałeś? No ja stoję tu na skrzyżowce. To my przejeżdżałem. Nie wiem, w którą stronę wyjedziecie. Dopnijcie się. Ja już jadę, ja już się naprawiłem. Nie. Fiksem. Naprawa jest tutaj. No to po co mam tam jechać, jak się fiksem naprawiłem? A, no to... O. Możesz mi oddać. Dobra. Ja zmywam się. Jazon, jedziesz? No czekaj, no przecież dopiero się naprawiłem, nie? To ciśnij. O, chłopy. Do jutra. Gdzie do jutra? On chciał jechać. Gdzie? No gdzie? Mówiłeś, że będziemy jechać. Gdybyście pojechali, ale... Nie da się go, kurwa, przewrócić, paja. No to się nie da. To pojedyncze. To jutro. Ale. Jadę na stację. To jakby tu próje jakieś. Jadzą. No. A to nie, to jedziemy. To jedzą. A ty też na pusto jedziesz? No a jak? No chyba wszyscy pogubili ładunki. Ja pierdolę. Ona nie ma, no.
No i popatrz, nie? Więc dostałem bana, kurwa, wczoraj. Dałeś? Nie, no nie dostałem, jak dostałem, jak gram. Aha. No bo mówię, to zależy ci, czy ktoś nagrał, czy nagrywał, czy nie. Co tam, Jadonek? Dojechałeś cały? Tak. Gdzie tam stałeś? Cały, bez naczepy. Cały, bez naczepy. Jeden. Ej, gdzieś ty pojechał? Halo, mistrzu. A ja jadę za nim, bo ja nie mam tej nawigacji. No to dobra, to ja tu zjadę zaraz. No właśnie się nie mogłem zdecydować, czy to tędy, czy tamtędy. To dwie opcje były. O jedną za dużo. No dawaj, dawaj, Łukasz. Ja jadę górą. No, ja zaraz będę. A ja zapomniałem, że on... Aż go wstuknął. Uważaj, z tyłu tam jakiś... Demon szos. Ja nie go blokuję. No my. Ola. Ty, on jeszcze jedzie z tym, no, eventowym towarem. A ja się kiedyś wystraszyłem, jechałem za gościem, patrzę, przód samochodu widzę, nie? A pierdzielam, pod prąd jedzie. Ja tak wczoraj jechałem pod prąd. I z dzwona przywaliłem, nie? Dlatego mówiłem, że bana za to powinien dostać takiego, że jak stąd do Warszawy, kurwa. Ale jakby tam był jakiś ten agent, co tam szpieguje, to tak. Nie ten, co nagrywa. Ja to mam nagrane, tylko tak trochę głupio mi się zgłosić. No ciężko, nie? To. Samemu. Nie, no tak jakby się jaja szczelił. No. Wiesz, niektórzy lubią sadomaso, nie? Ja do nich nie należę. Zobaczymy, czy to rozjaśnia się, czy się ściemnia. Nie, jest druga 45, to się rozjaśnia. Rondo za rondem. Rondem pogania. Kurde, czy mi bryka gaśnie. Co to było? A co? Na rondzie jest prosto, nie? No tak, na rondzie prosto. Ja zobaczę, czy tam z przodu się nikt nie czai. Tak.
robił małe straszonko. No tak, panie. A to co to było? Kurde, te latarnie są twarde. Paki, kiedy będzie lato u nas? Przyszły rok. Na wiosnę będzie. No, chyba już wiosna jest. To będzie wiosna, wiosna i później będzie jesień. Kurde, silnik mi gaś. Słyszę. Napraw się. Nie, bez ładunku nie mogę. A to pożyczyć ci? Naczepy? Nie, dojadę pomału jakoś. Ale ciekawe, jakbym się odczepił, czy ty byś się nie podczepił chyba, nie? No nie, no ja. To lipa. No ale byłeś koło nas tam wtedy. Mogłeś strzelić do naprawy. No mogłem, ale nie chciało mi się jechać. To daleko nie było. No to tu już też daleko nie. A. Ale mało brakowało. Wyjedziesz? Wyjadę, no. Zabawę? Czemu nie? Tylko kółka się czerwone zrobiły. Leka nie bierzesz, bo by kurde byśmy szansę dowieźli. Nie wiem, czy my dzisiaj coś dowieziemy, ale to szczegół. A jak oni się sobie długą pracę wzięli? 1000 coś tam. 1100 czy 200. Ale 90 na godzinę, no to trochę długo schodzi, nie? Tylko że... No, no tak, 90. Ale my tu co chwilę, wiesz, się wypychamy, zapychamy. Nas czterech na razie jeden doje. No nie mów, nie mów, nie mów. Jeszcze nie. Bo jeszcze 30 km jest. Nie wiem, postukały się po drodze. Lekkie stukanko, ja Tygrysowi wjechałem na ten, na ogon, Tygrys wypadł z gry, no ja wypadłem też. Nie, Tygrys nie wypadł, tylko on już nie chciał jechać. Dobra, no, no, bo ja mu został towar, faktycznie. Ale jak bez towaru byłem, nie? O, gaśnie sprzęt. O kurde, tu miałem naprawę, zajeżdżam. Mam to bardzo, chociaż sobie poświęcę tymi kogutami. A ty wyczuł moment. Kunda. Weź go czas, muzyczny radio.
przesadziłem z naciskiem na igły. Dwa gramy załadowałem, to jakoś fajnie poszło. O, teraz gdzieś tam oczywiście dyskusja, a dlaczego aż dwa gramy, to tu na przykład. Potem może porozmawiamy w tym wehikule czasu o naciskach na igły. No. Dwa razy. No jednemu się udało. Na czerwono, na Indianca, ale jest. Tak, to jest. Że mamy wymienić kilka super hitów Italo Disco na przykład. Tak szybko, bez namysłu. Raz, dwa, trzy. O, tak, wielu w pierwszych skojarzeniach. Kacebo. Numer jeden przez długi czas we Włoszech i w ponad 15. Kurwa, jak ja tu mam wycofać? O, jaki tu jest fajny ładunek. Betonowy bel. Fucken. Nie ma mi się, to znaczy, że trzeba będzie. Masz grona. Gdzie jest? O! Tak, tam nie przywaliłem, a tu musiałem. Co za tutaj nic się nie wyrobi, za chuja ma Jana. Robisz, wyrobisz. Jechałem w czymś podobnym, też mi się wydawało, że się nie da, ale dało się. Ciężko, ale. I dobra. To jest landówki, też podmuszelni, kurde. Ustawić na jakieś łatwiejsze parkowanie? Nie, ja zawsze sobie na takie ustawię. Na najtrudniejsze? No. Ty jak spadzie? No. Kurwa, odbijaj, dziwko. Wcześniej odbiło, to by coś było. Najlepiej jak jest całkiem ciemno. Ty, ale mnie tutaj na zielono. Znaczyło. Dobra, to się nie bawię. Po skosie mnie przyjęło. Nieraz nie trzeba tak równo wjechać. Nie, nie trzeba. O, znośnie. Ty się cieszysz, że w ogóle dojechałeś cały. Znośnie dostałem. No dobra. To co? To na tyle. Co, czy Łukasz jeszcze gdzieś masz ochotę jechać? Nie, ja na dzisiaj wystarczy. No to dobrze. Ja też.